Chciałbym, żebyśmy teraz obliczyli sobie objętość przykładowego prostopadłościanu. Prostopadłościan to jest taka bryła, która ma sześć prostokątnych ścian, które są do siebie ustawione pod kątem prostym. Stąd nazwa prostopadłościan. No więc na przykład cegła ma najczęściej taki kształt, albo akwarium, w którym się trzyma rybki, ma taki kształt. No i tutaj pewnym utrudnieniem może być to, że wymiary tego prostopadłościanu, długości jego krawędzi są ułamkami. Szerokość wynosi 3,5 piąte jednostki, jego długość jest równa 1 szósta jednostki, a wysokość 3 jednostki. No i zachęcam Cię teraz do zatrzymania odtwarzania filmu i podjęcia próby samodzielnego rozwiązania tego zadania, zanim rozwiążemy je razem. Zakładając, że próba była, to teraz rozwiążemy sobie razem. Czyli można o objętości myśleć w różny sposób. Co to jest objętość? Objętość mówi nam, ile takich jednostkowych kostek? Kostek o jednostkowej objętości można upakować wewnątrz w tym wypadku prostopadłościanu. Jak mamy taki prostopadłościan, to często się mówi, że jego objętość jest równa iloczynowi pola podstawy, czyli pola tego prostokąta, który tutaj jest w podstawie. No i to pole oznacza literką S. Czyli S to jest pole, może napiszę, żeby było wiadomo, to jest pole podstawy. To jest pole podstawy. Iloczynowi pola podstawy i wysokości prostopadłościanu. To będzie wys moja wysokość, czyli razy h, czyli wysokość. Wysokość oznaczymy jako h. No dobrze, a co to jest pole podstawy? To pole podstawy to jest prostokąt, więc to pole będzie iloczynem długości tych boków, które mamy w podstawie. No i tutaj jeden z tych boków oznaczmy go sobie na przykład jako a, to będzie ten bok, no a drugi bok. Oznaczmy go na przykład jako B. To będzie ten. No i teraz to pole podstawy jest po prostu równe iloczynowi długości tych boków, czyli A razy B. A pomnożone przez B. Więc to jest to, co było wcześniej jako S, jako pole podstawy. No i muszę to jeszcze pomnożyć przez wysokość. Więc drugi sposób patrzenia na objętość prostopadłościanu. Jest taki, że jest to po prostu iloczyn długości wszystkich trzech jego wymiarów: długości, szerokości i wysokości. A razy B razy H. No więc zostaje nam teraz tylko wstawić te liczby i obliczyć. No ale tutaj jeszcze jest jedna rzecz, mianowicie ta długość tego prostopadłościanu jest 1,16. B jest równe 1,16. Mamy takie mieszane wyrażenie, a do mnożenia wygodniej jest mieć. Ułamek niewłaściwy, więc zamienimy sobie teraz tę wielkość na ułamek niewłaściwy. No jedynka to jest 6 szóstych i jeszcze jedną szóstą tutaj mamy, czyli razem mamy 7 szóstych. Czyli ten ułamek jest równy 7 szóstych, czyli ta długość wyrażona jako ułamek niewłaściwy jest na 7 szóstych. No i teraz możemy wstawić do naszego wzoru na objętość, obliczyć. A jest równe 3 piąte, jak wiadomo. B jest równe, tak jak tutaj sobie zamieniliśmy na ułamek niewłaściwy, 7 szóstych. Będzie nam się teraz łatwo mnożyło. No a wysokość h jest równa 3 siódme. No i teraz mnożymy to tak, jak się mnoży łamki. Czyli mnożymy liczniki mnożymy mianowniki. Czyli w liczniku będę miał 3 razy 7 i razy jeszcze raz 3. A w mianowniku będę miał 5 pomnożone przez 6 i pomnożone przez 7 znowu. No, i teraz mógłbym ten licznik i mianownik tutaj sobie wymnożyć oddzielnie, ale można sobie ułatwić, zauważając, że tutaj mamy pewne wspólne czynniki w liczniku i w mianowniku. Więc możemy na przykład przez tę siódemkę podzielić licznik i mianownik, czyli skrócić ten ułamek. Więc jak podzielę przez 7, to po prostu tutaj mi się skróci, będzie 1, i tutaj też będzie 1. Mogę tutaj skrócić jeszcze przez 3. Jak podzielę licznik i mianownik przez 3. No to mogę na przykład tę trójkę skrócić i też mi zostanie 1, a tutaj jak szóstkę podzielę przez 3 to zostanie mi dwójka. No i to nam znacznie uprości obliczenia, no bo teraz w liczniku mam już tylko 3 razy 1 razy 1, czyli 3, a w mianowniku mam 5 razy 2 razy 1, czyli 10. Czyli ostatecznie objętość naszego prostopadłościanu jest równa 30.